Komorowie. 15. Brygada Zorganizowana Giżycka. Wojskowa Komenda Zupełnie Ostrołęcka. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Turystyczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, również w Ostrołęce oraz Klub Strzelectwa Sportowego Obrońca Stroszyna. Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Pińskim, noszący imię 5. Pułku Ułanów Zasławskich, wystawił wojskową asystę honorową w składzie. Dowódca uroczystości. Major Artur Żuber, dowódca kompanii honorowej, porucznik Andrzej Kukaluk, dowódca pocztu sztandarowego, kapitan Paweł Piekarski, sztandarowy, młodszy chorąży Krzysztof Cwaliński, asysta, starszy sierżant Adam Sawicki. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 imienia 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce wystawił na dzisiejszej uroczystości poczet flagowy i poczet sztandarowy, składający się z uczniów klas o wojskowym profilu nauczania. Dowódca pocztu flagowego Bartosz Bonus, flagowy Przemysław Boracki, asysta Krzysztof Krawczyk. Dowódca pocztu sztandarowego Kacper Wojda, sztandarowy Michał Załęski, asysta Artur Stepnowski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnia Orkiestra Wojskowa z Elbląga, którą dowodzi tambur major starszy chorąży Jacek Buczek. Pod oddziałami klas o profilu wojskowym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 dowodzi major Robert Dymerski z Wojskowej Komendy Uzupełnień Wyżkowych. W uroczystości dzisiejszej udział biorą poczty sztandarowe Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Pińskim, miasta Ostrołęki, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 imieniem 5. Pułku Ułanów Zasławskich, Stowarzyszenia Sympatyków 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, organizacji, stowarzyszeń, związków oraz szkół. W uroczystości uczestniczy szwadron